Tymczasem wewnątrz obozu rządzącego znów pojawiła się różnica zdań dotycząca zapisów Krajowego Planu Odbudowy i warunków, jakie postawiła Polsce Komisja Europejska. Wśród kamieni milowych, od których Komisja Europejska uzależnia wypłatę środków z KPO dla Polski, znalazł się nowy podatek. Miałby obejmować użytkowników aut spalinowych już w 2035 roku. Sprzeciwia się temu Solidarna Polska. Ostateczna treść tak zwanych kamieni milowych nie była przedmiotem ustaleń ani rządowych, ani też politycznych z Solidarną Polską. W tym sensie nie czujemy się zobowiązani do realizacji tych wszystkich postanowień, które tam są zawarte. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który negocjował Krajowy Plan Odbudowy, zapewnia, że w Polsce w najbliższych latach nie zostanie wprowadzony zakaz użytkowania samochodów spalinowych, ani żaden nowy podatek dla ich właścicieli. My będziemy stwarzać preferencje dla samochodów niskoemisyjnych, ale nie podwyższać żadnych podatków dla obecnych pojazdów spalinowych. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że dokument przesłany do Komisji Europejskiej został przyjęty przez cały rząd, a więc także przez ministrów Solidarnej Polski. Ja także się nie zgadzam na żadne szaleństwa ideologiczne. Minister Zbigniew Ziobro utrzymuje, że dokument przyjęty przez rząd różni się od tego zaakceptowanego przez Komisję Europejską. Szef Solidarnej Polski proponuje premierowi zakład. Rzeczywiście pan premier wskaże miejsce, w którym rząd zgodził się na opodatkowywanie polskich samochodów z silnikiem diesla bieżących w Polsce, czy z silnikiem benzynowym. W dokumencie, który został przyjęty przez rząd, to ja jestem gotów tą oryginalną, prosto z Łącka, pięknego Łącka, położonego nad Dunajcem, Śliwowice panu premierowi postawić. Szef rządu nie odniósł się jeszcze do propozycji ministra sprawiedliwości.